Czołem ekipa, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Dziś ukończyłem swój nowy projekt, nowy portfel z motywem wędkarskim. Jest to Sum atakujący klenia. Ale zanim Wam go pokażę, chciałem się pochwalić, bo do mojej pracowni dotarło kilka nowych, bardzo fajnych, ciekawych rzeczy. Pierwszą z nich jest młoteczek. Malutki, aczkolwiek bardzo ciężki, wykonany cały z mosiądzu. Wygrawerowane na nim jest moje logo. Służy on do zaklepywania szwów już po zszyciu gotowego portfela. Drugą rzeczą jest kilogramowy odważnik, również wykonany z mosiądzu, z moim logo oraz wygrawerowanym pstrągiem potokowym. Przepiękna rzecz. Pod spodem filmu dam Wam linka do chłopaka, który wykonuje takie cuda. I ostatnią rzeczą jest przybornik, organizer na igły. Również wygrawerowany strąg potokowy oraz moje logo. Jest to wykonane naprawdę bardzo precyzyjnie. Zero ostrych krawędzi. Świeci się jak nie powiem co. Piękna rzecz. A więc z mosiądzu to tyle. Kolejną rzeczą, która mnie bardzo ucieszyła, gdy została sfinalizowana, bo kosztowała i mnie, i Kubę, którego serdecznie pozdrawiam, sporo pracy. Mowa tutaj o pudełku, nowych pudełkach, które będą zapakowane w moje wyroby. Myślę, że również i Wam się spodoba. Wygląda to tak. Czarne, błyszczące, nowe logo, nowe opakowanie. Tak to wygląda, moi drodzy. Niestety nie mogę Wam pokazać, co jest w środku, gdyż ten przywilej jest zarezerwowany tylko i wyłącznie dla osób, które zechcą mieć moje dzieło u siebie w kieszeni. Teraz zapraszam Was do zobaczenia mojego najnowszego portfela z bliska. Pozdrawiam!